Witam wszystkich serdecznie w drugiej części dotyczącej PWM-u, czyli modulacji szerokości impulsu. Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie jestem programistą, więc mój kod pewnie będzie wyglądał źle, może nawet bardzo źle. Chciałbym natomiast pokazać Wam samą ideę, w jaki sposób tego typu impulsy można generować. W poprzednim odcinku było dużo teorii i pokazałem, jak zbudować generator. Dzisiaj pokażę, jak może wyglądać PWM w mikrokontrolerach. Zacznę od symulatora Arduino, aby szybciej było widać efekty na ekranie. Z czego składa się nasz program? W pierwszej linijce przypisuję nazwę PWM do wyjścia PD5. Następnie definiuję port PD5, nazwany jako PWM, jako wyjście. Następnie w pętli głównej ustawiam stan wysoki wyjścia, przerwę czasową, następnie ustawiam wyjście w stan niski, i znowu przerwa. Efekt takiego programu widać po drugiej stronie. Przerwa podana jest w milisekundach. 1000 milisekund, czyli czekamy 1 sekundę. Jak wygląda nasz przebieg? Stan wysoki trwający sekundę i stan niski trwający sekundę. Okres tego przebiegu to więc 2 sekundy. Jaki więc będzie współczynnik wypełnienia dla tego przebiegu? Stan wysoki 1 sekunda, stan niski 1 sekunda, czyli 50%. Definiując utrzymanie się kolejnych stanów, mogę zmieniać częstotliwość przebiegu. Zmienię teraz czas oczekiwania na pół sekundy. Odświeżam symulację. Jak widać, dioda miga szybciej. W tej chwili stan wysoki trwa pół sekundy i stan niski też trwa pół sekundy, co oznacza, że okres tego przebiegu to 1 sekunda, a częstotliwość to 1 Hz. Współczynnik wypełnienia, podobnie jak poprzednio, 50%. Zmienię teraz współczynnik wypełnienia, pozostawiając tą samą częstotliwość. Załóżmy, że chcę uzyskać współczynnik wypełnienia 10%. W takim przypadku stan wysoki będzie trwał 1/10 sekundy, a stan niski 0,9 sekundy. Odświeżam i zobaczmy to na symulacji. Spróbujmy odwrotnie. Współczynnik wypełnienia ustawię na 90%, czyli 0,9 sekundy stan wysoki i 1/10 sekundy stan niski. Odświeżam symulację. Jak widać, dioda zachowuje się po prostu odwrotnie. Taki sposób generowania przebiegów PWM ma jednak bardzo istotną wadę. Mikrokontroler praktycznie cały czas jest zajęty generowaniem tych impulsów i nic innego nie robi. Generator PWM możemy zbudować jednak w zupełnie inny sposób, który pozwoli mikrokontrolerowi wykonywać w międzyczasie inne zadania. Użyjemy tego polecenia. W tym poleceniu podajemy nazwę wyjścia, na którym ma być generowany sygnał PWM oraz współczynnik jego wypełnienia. Przy czym współczynnik wypełnienia w tym przypadku to liczba z zakresu od 0 do 255. 0 to współczynnik wypełnienia 0, 255 to współczynnik wypełnienia 100%. W tym przypadku ustawiłem współczynnik wypełnienia na 50%. Dlaczego jednak nie widzimy migania diody? Ponieważ mikrokontroler używa domyślnej częstotliwości. Dioda miga bardzo szybko, dlatego nie widzimy jej migania. Możemy natomiast zaobserwować jej jasność. Dla wielu mikrokontrolerów tą częstotliwość teoretycznie moglibyśmy zmienić. Jednak przy małych częstotliwościach rzędu 1 Hz mikrokontrolery po prostu słabo sobie z tym radzą. Przynajmniej te, z którymi miałem do czynienia. Pora na coś ciekawszego. Spróbuję pokierować serwem. Mam tu proste serwo. W jaki sposób takim serwem można sterować? Podłączamy do serwa zasilanie oraz sygnał PWM. Do sterowania serwem potrzebujemy przebieg o okresie 20 milisekund, a ustawieniem ramienia sterujemy przez podanie impulsów o długości od 1 do 2 milisekund. Zobaczmy, jak wygląda program. Pinowi PD3 nadałem nazwę serwo, pinowi PD5 nazwę diodę. Zainicjowałem także zmienną. Będzie nam potrzebna do określenia kąta wychylenia serwa. Powinienem także zadeklarować, że pin PD3 i PD5 jest wyjściem.
jednak symulator tego nie wymaga i działa poprawnie. W przypadku rzeczywistego kontrolera to już by się nie udało. Zmiennej CAD przypisałem początkową wartość 2000. Dlaczego 2000? O tym za chwilę. Generujemy więc sygnał dla serwa. Ustawiamy port servo. Stan wysoki. Następnie odczekujemy 2000 mikrosekund, czyli 2 milisekundy, co odpowiada maksymalnemu wychyłowi ramienia. Następnie pin servo ustawiamy w stan niski i odczekujemy 20000 mikrosekund, czyli 20 milisekund, okres naszego przebiegu minus wartość impulsu w milisekundach odpowiadającego za kąt ramienia. Następnie odczekuję 1/10 sekundy. Ten kod byłby wystarczający, aby ustawiać ramię serwa w pożądanym ustawieniu. Wystarczyłoby zmieniać tą wartość w zakresie od 1000 do 2, co odpowiadałoby 1 do 2 milisekund. Przejdźmy jednak dalej. Chciałbym, aby ramię obracało się od jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia. Zaczynamy więc z położeniem startowym, czyli wychylenie maksymalne. Tu mamy pierwsze ustawienie kąta na wartość podaną tutaj. Następnie, jeżeli wartość kąta jest większa od 1000, co przekłada się na 1 milisekundę, to zmniejszamy wartość tej zmiennej. W przeciwnym przypadku ustawiamy ją z powrotem na 2000, tak jak na początku. Po każdym przejściu tej pętli wartość zmiennej CAD będzie zmniejszana o 30, jeżeli tylko będzie większa od 1000. Jeżeli nie będzie większa od 1000, ustawi się z powrotem na 2000. Zobaczmy, jak to działa. Symulacja, jak widać, nie jest zbyt płynna, natomiast w praktyce to serwo będzie się poruszało całkiem płynnie. W podobny sposób zmienia się jasność diody. Początkowo ustawiona jest na 0 i dopóki jej wartość jest mniejsza od 255, po każdym przejściu pętli jest zwiększana o 20. Następnie generujemy przebieg PWM o współczynniku wypełnienia równym jasności. W poprzedniej części wykorzystałem darmowy symulator. Linki do tych projektów są w opisie. Możecie sami popróbować, modyfikować kod, sprawdzać działanie. Nie jest też wymagane logowanie, chyba że chcecie sklonować projekt i rozwijać go dalej. Bez logowania możecie modyfikować kod, symulować działanie. Chciałbym także przypomnieć, że nie jestem programistą i ten kod zapewne można znacznie poprawić. Można też korzystać z gotowych bibliotek. Ale chciałem pokazać zasadę działania serwa, a nie jak korzystać z gotowców. Chciałem też, aby tym razem było więcej praktyki niż teorii, ale chyba się znowu nie udało. Zobaczmy w praktyce, jak działa to, co było na symulacji. Jest też oscyloskop. Będzie można więcej zobaczyć niż tylko efekt w postaci ruchu ramienia czy migania diody. Zaczynam od pierwszego przykładu. Migająca dioda. Kompiluję, wysyłam i na oscylogramie widać, jak został wygenerowany sygnał PWM. Zmieniam parametr na 255, czyli 100% wypełnienia. Jest linia ciągła, cały czas trwa stan wysoki. Zmieniam na 128, czyli 50% wypełnienia. Pora sprawdzić, jak działa zmiana częstotliwości. Ustawiam na 100. Na dole ekranu widać odczytaną przez oscyloskop częstotliwość. 100 Hz. Poprzednio było 1000 Hz, czyli 1 kHz. Zmieniam parametr na 1000. I jak widać, mamy 1 kHz. Przejdźmy do drugiego przykładu. Kompiluję i przesyłam kod ze zmianą jasności diody. Na oscylogramie widać, jak zmienia się współczynnik wypełnienia i jasność diody. Podłączam serwo.
Zobaczcie, jak wygląda ruch ramienia w praktyce. Jest płynny, w przeciwieństwie do symulacji. Można zaobserwować, jak czas trwania stanu wysokiego, długości impulsu, wpływa na ustawienia ramienia. Pora na obiecany wymóz. Tym razem wykorzystam gotową bibliotekę. Pierwsze dwie linijki to dołączenie biblioteki i utworzenie obiektu servo. W trzeciej linijce inicjuję zmienną. Przypisuję początkową wartość kąta wychylenia ramienia. W linijce szóstej definiuję, do którego pinu servo jest podłączone. Natomiast w linijce 19 ustawiam kąt wychylenia ramienia. Pozostałe linijki to zmodyfikowany kod z poprzedniego przykładu. Kompilacja, wysyłanie i można już zobaczyć efekt. Jaka jest praktyczna różnica? Używając biblioteki, nie musimy wiedzieć, jak sterować serwem, ani przeliczać stopni. W poprzednim odcinku pokazałem, jak zbudować prosty generator. Ale czy taki generator będzie się nadawał do sterowania serwem? Zobaczmy. Policzmy potrzebne dane. Serwem sterujemy, podając impulsy co 20 milisekund. 20 milisekund to 0,02 sekundy. Częstotliwość to odwrotność okresu, czyli 50 Hz. Impulsy, które podajemy, mają mieć długość od 1 do 2 milisekundy. Jaki więc będzie współczynnik wypełnienia? Dla 1 milisekundy będzie to 5%. Dla 2 milisekund będzie to 10%. Ustawię więc częstotliwość 50 Hz i współczynnik wypełnienia będę regulował pomiędzy 5 a 10%. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Jak widać, za pomocą generatora zbudowanego w poprzednim odcinku także możemy sterować serwomechanizmem. Wystarczy odpowiednio dobrać częstotliwość oraz współczynnik wypełnienia. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.